Zdaję sobie sprawę, że ta kategoria lekcji w tytule jest trochę wątpliwa. Ona może sugerować, że ja udzielam jakichś lekcji. I to jest niemożliwe, bo ja się generalnie nie bardzo znam na futbolu. Dla mnie to są lekcje, które futbol udziela w jakimś sensie. To znaczy to jest coś, czego dowiadujemy się mimochodem też, skądinąd, od piłki nożnej. I wydawało mi się też ciekawe, żeby napisać książkę, w której autor się uczy. To znaczy autor pobiera lekcje. Dla mnie też każdy projekt książkowy jest projektem, który zaczyna się od mojej nauki. Ja się muszę bardzo wiele rzeczy dowiedzieć, nauczyć, odkryć. Ale tutaj zależało mi też na tym, żeby pozycja autora była pozycją kogoś, kto się uczy. A skądinąd jest też taka dosyć mocna metafora futbolowa, w której mówi się, że ktoś dostał lekcję. Tak, kiedy drużyna dostała lekcję od przeciwników, to znaczy, że nie tylko przegrała z nimi mecz, ale też, że ten mecz przegrała w taki sposób, który daje do myślenia. I wydaje mi się, że to też gdzieś w tej książce jest, że poniekąd to jest taka kronika demitologizacji i opowieść o rozlicznych rozczarowaniach, również piłką nożną, czy może właściwie przede wszystkim piłką nożną, ale też dzięki temu różnymi innymi rzeczami, do których piłka nożna mnie prowadzi. I w tym sensie to są lekcje, które no, mają właśnie taki rodzaj gorzkiego posmaku, a zarazem są też nauką. Nauką pisania, myślenia, obserwowania.